Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj 29 kwietnia 1945 roku, właśnie 29 kwietnia, wyzwolono obóz w Dachau. I ten dzień jest nazwany Dniem Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Ten dzień poświęcony jest kapłanom niezłomnym, księżom polskim, którzy oddali życie za wiarę, za Boga, a także za Polskę, za ojczyznę. W tym takim natłoku różnych złych informacji na temat duchowieństwa polskiego, w kontekście też powstania różnych obrazoburczych sztuk typu Klątwa czy filmu Kler, warto dzisiaj spojrzeć na prawdziwe wydarzenia, nie jakąś fikcję literacką, ale na historię. Na historię i na świadków tejże właśnie historii. Chciałbym przypomnieć, że w czasie II wojny światowej 20% księży polskich oddało życie za Boga, za wiarę. Mogli się wyprzeć bycia księżmi, bycia Polakami, mogli stać się folkzojczami, stać się niewierzącymi i ratować wtedy swoje doczesne życie. Woleli oddać życie doczesne, żeby żyć wiecznie. I dzisiaj w rocznicę wyzwolenia obozu Dachau chcę jeszcze raz przypomnieć sobie fakty związane z prześladowaniem polskich księży. Już od 1939 roku pierwsi, którzy byli aresztowywani, to byli księża katoliccy. Niemcy, okupanci, tak samo Sowieci, największe zagrożenie w takim poczuciu tożsamości narodowej widzieli właśnie w duchownych polskich. Widzieli, tak jak i w Katyniu, Sowieci, żeby złamać oficerów polskich, pierwsze co zrobili, wymordowali wszystkich księży, oficerów, księży, kapelanów wojskowych. Również Niemcy brali do obozów i torturowali, robili badania. Przeżył cudownie arcybiskup Majdański, który będzie może już tak schorowany, ledwo mówiący, ale myślę, że warto spojrzeć na jego świętą twarz i zobaczyć jego męczeńskie życie poddane pod panowanie Boga. Jest to przykład kogoś, kto jest całkowicie oddany w ręce Boga, pozwolił się poprowadzić. Moi drodzy, żeby już nie przeciągać, posłuchajmy księdza arcybiskupa Majdańskiego, a potem kazania księdza biskupa Meringa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Boga ma was przez cały dzień. Czy się nadajemy na doświadczenia, czy nie? Zostałem znowuż wśród wytypowanych. A wieczorem przeprowadzono nas do jakiejś izby rewirowej i urządzono losowanie. Ja wybrałem numer 18B, zupełnie nie wiedząc, co to znaczy. Fatalnie wylosowałem, bo B znaczyło biochemisz. To znaczy, że będą dla mnie dostępne tylko leki farmaceutyczne. A grupa A alopatisz. Miałem mieć dostępny środek bardzo dobry w leczeniu
tak zwanej ropowicy, bo to o to chodziło. Tibetin nazywał się ten środek. Tibetin. Były to doświadczenia z tak zwaną Kunstflegmole. Sztuczna ropowica, którą wstrzykiwano. Bo była to choroba rozprzestrzeniona nie tylko w obozach, ale także podobno w armii niemieckiej. I oni chcieli się dowiedzieć, jak tę chorobę leczyć najlepiej. Wróciłem do tej izby obozowej, z której już tylko przenoszono do krematorium, więc byliśmy tylko okryci kocami i niczym więcej. A przecież żyję. Myślę, że to była seria cudów, niezwykłego zmiłowania Bożego. To w sposób niezwykły. Obóz zdobyła garstka alianckich żołnierzy wysłanych na zwiady. Ta garstka spotkała po drodze pociąg towarowy, który wiózł zmarłych obozowców gdzieś na jakiś pogrzeb, bo już krematorium w dachu nie mogło dać rady. Zobaczywszy to, byli przerażeni, a zorientowawszy się, że to jest transport z dachu, ruszyli do obozu. W obozie od rana wisiała biała płachta na znak poddania. A nasza wolność objawiła się nagle wśród radości niesłychanej, nieopisanej. I na dachach wszystkich baraków pojawiły się flagi narodowe, gdzie dotąd poukrywane, jak przygotowane. No wspomniałem, że już było nieco swobodniej pod koniec, bo nie miał kto pilnować. Najdostojniejszy księży biskupie Edwardzie, pasterzu Kościoła Kaliskiego, czcigodni drodzy księża biskupi, kochani księża, prezbiterzy obecni tutaj na tej mszy świętej, drodzy siostry i bracia,
Pewnie wszystkiego, co byśmy chcieli powiedzieć o tym dzisiejszym naszym wspomnieniu, i tak niemożliwe jest oddać ludzkimi słowami. Zaczynając tę mszę świętą, pomyślałem sobie, że 28 i 29 kwietnia w życiu tych, którzy byli więźniami obozu koncentracyjnego, między tymi dwoma dniami była prawdziwa przepaść. Jednego dnia byli przekonani, że czeka ich śmierć. Następnego dnia wszystko się zmieniło. Dzięki przecież nie interwencji ludzkiej, tylko dzięki Bożej interwencji. I tak oni to rozumieli. Dlatego tu spieszyli do sanktuarium świętego Józefa, żeby w przeddzień jego uroczystości, jego szczególnego wspomnienia w kościele dziękować za to, co się stało. To było dokładnie 72 lata temu. Piekło obozu. Znamy to z literatury, z filmów, z opowiadań. Codzienność wyznaczana była strachem, bólem, śmiercią, pogardą, poczuciem bezsilności. Zabroniona była, jak zawsze w takich miejscach, jakakolwiek czynność religijna, zwłaszcza polskim kapłanom, bo duchowni z Francji, Niemiec, Austrii mogli jednak odprawiać mszę świętą. Polscy księża nie. Dla Niemców bowiem byli zbyt patriotyczni. Nie chcieli podpisać Volkslisty, czuli się Polakami i polskość nie była dla nich nienormalnością. Dla tych dwóch wartości, patriotyzmu i kapłaństwa, gotowi byli nawet ponieść śmierć. Kiedy czytałem wspomnienia księdza arcybiskupa Majdańskiego, właśnie to mnie uderzyło. Autor podkreślał kilkakrotnie, wielu mogło się uratować. Wystarczyło wyrzec się polskości i kapłaństwa. Ale nikt z tych księży więzionych w Dachau, nikt na to się nie zdecydował. Nikt się jednej i drugiej wartości nie wyparł. Człowiek w tak skrajnych jak obozowe warunkach, wierny aż do krwi, to jest wyjątkowy bohater. W języku religii taki bohater nazywa się męczennikiem, świętym. I obóz do dzisiaj dla każdego, kto się tam zjawi, zatrzyma na jego terenie, wywiera takie właśnie wrażenie,
miejsca niezwykłego, innego, właśnie w jakimś przynajmniej stopniu świętego. Dlatego dzisiaj jest miejscem modlitwy, rachunku sumienia, adoracji Najświętszego Sakramentu w klasztorze, na jego terenie, pamięci. W obozie na 1030 zamordowanych księży 85% to byli polscy księża. Na 2720 więzionych w Dachau, 1000 księży więzionych w Dachau, 1777 to byli nasi rodacy, to byli polscy duchowni. To są straszne cyfry. Kiedy tak tylko spojrzy się na nie w pierwszej chwili, mogą robić nawet jakby troszkę mniejsze wrażenie. Ale przecież za każdą z tych cyfr stoją twarze konkretnych ludzi, ludzi związanych ze swoimi bliskimi, związanych więzami krwi, miłości, szacunku. 1777 księży to byli nasi rodacy. Wymowa tych cyfr pali. Niemcy zbyt chętnie o nich także i dzisiaj nie chcą pamiętać. W 2015 roku, czyli w 70. rocznicę cudu z 29 kwietnia 1945 roku, biskupi wszystkich polskich diecezji udali się wraz z prezbiterami do Dachau. Niemiecką stronę kościelną reprezentował wtedy jeden biskup, wprawdzie kardynał Marx, ale niemieckich księży i świeckich katolików naprawdę było tam bardzo niewiele. Jak by czuli się niezbyt komfortowo w miejscu, które przypomina, jak bardzo ze zwierzęceniu może ulec człowiek. Usłyszałem nawet taką opinię, kiedy Niemiec mówił do redaktora jednej z polskich gazet: czemu wybieracie tylko ten jeden trudny moment z naszych długich dziejów, z naszej historii, i właśnie ten moment świętujecie? Może właśnie dlatego świętujemy, dlatego się tam gromadzimy, dlatego wspominamy, żeby pamiętać, może żeby uniemożliwić jakikolwiek rodzaj powtórki z tego, co tam miało miejsce. Może uświadomić, do czego zdolny jest człowiek, jeżeli nie trwa w łączności z Bogiem. Może żeby ostrzegać tą pamięcią Niemców, Polaków, Europę, samych siebie,
Jakie owoce może zrodzić w ludzkich sercach nienawiść? Czy jest jej mało w naszym europejskim i polskim dziś? Historia ma o wiele ważniejsze zadania niż tylko upamiętniać, niż tylko wspominać, odwoływać się do minionych dziejów. Ona stanowi alarmowy dzwonek, który brzmi dzisiaj szczególnie doniośle. Ludzka historia to jest jedna z nauk Dachau. Musi rozświetlona być Bożym światłem. Jeżeli nie chcemy chodzić nieustannie w ciemności grzechu, zbrodni, oczyścić nas może, i to przypomniało nam dzisiaj pierwsze czytanie, tylko krew Jezusa. Być może, idąc za ludzką skłonnością, chcielibyśmy uznać, że nie mamy grzechu. Ewentualnie, że ten grzech jest tylko w innych sercach. Ale wtedy nie byłoby w nas prawdy. Wiedział o tym doskonale inny męczennik, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, który podkreślał, że gdybyśmy byli wierni prawdzie, nasza ojczyzna byłaby inna. Od 1984 roku przypominamy sobie, jak to twierdzenie księdza Jerzego jest wprost rozpaczliwie aktualne. Gdyby więźniowie Dachau, ci polscy księża, choć troszkę poszli na kompromis, gdyby zapomnieli na moment o tych najważniejszych wartościach, gdyby troszkę bardziej przejęli się swoim losem już tutaj na ziemi, pewnie nie utraciliby życia, odzyskaliby wolność. Ich błąd w opinii niemieckich oprawców polegał na zbyt dosłownym utożsamieniu się z Chrystusem. Troszkę zadbać o swój spokój, o swoją wygodę, o swoje życie. Przecież to jest pokusa ludzkiego serca. Gdyby szli tak, jak to się dzisiaj często podpowiada chrześcijanom świeckim i duchownym, gdyby szli troszkę z duchem czasu, z postępem, z osiągnięciami, gdyby tak nie akcentowali tej obecności Chrystusa w swoim życiu, myślę, że uniknęliby obozu i jego piekła. Tyle, że wtedy nie musielibyśmy ich podziwiać, o nich pamiętać, dziękować Bogu za ich wiarę i wierność, za, jak to powiedział poeta, dźwiganie
ciężaru Boga w życiu. Dźwiganie ciężaru Boga w życiu. To jest właśnie zadanie chrześcijanina. Jak to brzmi, czy współbrzmi, jak to harmonizuje z dzisiejszą Ewangelią? Moje brzemię jest lekkie. Moje brzemię jest lekkie. Kiedy dzisiaj tu w Kaliskiej Bazylice razem ze świętym Józefem zatrzymujemy się przed zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem, by dziękować Mu za Jego sługi, za tych prezbiterów pokrzepionych Bożą mocą, za świadectwo ich życia, za męczeństwo i wierność. Warto sobie o tym przypomnieć. Ale jest jeszcze druga okoliczność rzucająca niezwykłe zupełnie światło na ten dzisiejszy dzień. To jest przecież 29 dzień kwietnia. Dzień, w którym wspominamy świętą Katarzynę ze Sieny. 14-wieczną świętą. Ktoś powie, tyle lat, tyle wieków minęło. Ale to jest patronka Europy. A nasz wielki rodak, święty Jan Paweł II, nazwał ją mistrzynią prawdy i miłości. Silna niewiasta, która potrafiła sprzeciwić się i upominać papieża, a do włoskich kardynałów, zapisałem to z dużą satysfakcją, napisała: staliście się podobni szatanom. Chcecie nas zarazić tym złem, jakie w was mieszka, bo odwodzicie nas od posłuszeństwa Chrystusowi na ziemi, prowadząc nas w stronę Antychrysta. Ileż trzeba mieć czystości wewnętrznej, żeby tak mocnym słowem zwrócić się do dostojników Kościoła. Czym ta prosta kobieta, podkreślam, prosta, wszyscy wiemy, nawet nie umiała pisać, jej listy dyktowała sekretarzom, ta tercjarka dominikańska, ta zwykła kobieta. Czym ona kierowała się w życiu, że miała tyle odwagi? Jak mogła upominać książąt, królów, biskupów? Co może mieć wspólnego z nami, żyjącymi w XXI wieku, z tymi więźniami, których wspominaliśmy przed chwilą? Jest wspólny mianownik i bardzo łatwo go znaleźć. To fundament, który ukochała, któremu służyła, z którym się utożsamiała tak jak oni. To jest Chrystus, wiara w Niego. I taka miłość, że całymi miesiącami potrafiła nie przyjmować posiłków, żyjąc tylko najświętszym sakramentem, samą komunią świętą. Trudno nam niekiedy w to wszystko uwierzyć, bo człowiek XXI wieku gotów jest ponosić rozmaite ofiary, żeby schudnąć, żeby ocalić zdrowie, żeby sprawniej działały mu stawy, mięśnie. To jeszcze rozumiemy. Patrzę codziennie z okien domu, w którym mieszkam,
na ludzi biegnących wzdłuż Wisły, którzy znajdują czas, wolę, trasy, żeby właśnie ćwiczyć, ale nie ducha, tylko ciało. Dla Chrystusa, dla Boga, podejmować takie wyrzeczenia? Przecież już w XIX wieku Nietzsche ogłosił: Bóg umarł i to myśmy go zabili. To też jest zdanie Nietzschego. To myśmy go zabili. Ani ochoty na umartwienia, ani woli dawania świadectwa Jezusowi, ani pragnienia słuchania Boga nie możemy znaleźć zbyt łatwo. Czas, kiedy wykłócały się o Boże sprawy, przekupki w Konstantynopolu, jest czasem przeszłym i bardzo dokonanym. Czy więc potrzebna jest w XXI wieku wiara w Chrystusa w Europie? Wydaje się, że nie za bardzo. Europa w swojej konstytucji nie ma odniesienia do chrześcijaństwa, co, jak pamiętamy, tak bardzo bolało świętego Jana Pawła II. A wielcy dostojnicy Komisji Europejskiej potrafią na uroczystej audiencji u papieża, to całkiem niedawno, po prostu zasnąć, przedtem klepiąc Ojca Świętego nieźle po ramionach. A jednak Europa bez sztuki, architektury, muzyki inspirowanej chrześcijaństwem, bez kultury, która wynika z chrześcijaństwa, byłaby karykaturą samej siebie. A wspominamy właśnie patronkę Europy. Przypominamy sobie jej męczenników, zatem dopowiedzmy, to chrześcijaństwo współtworzyło Europę. Mówi o tym znany poeta, uczony ksiądz Janusz Stanisław Pasierb. Tam była Europa, dokąd sięgały gotyckie katedry. Pierwsze intuicje związane ze zjednoczoną Europą znajdują się w myśli świętego Augustyna, a później u jego intelektualnych i naukowych spadkobierców, i to w średniowieczu. Tak, tak, w tym wyśmiewanym przez rozmaitych nieuków średniowieczu, które 1000 lat przed powstaniem Unii Europejskiej widziało konieczność budowania zjednoczonego kontynentu w oparciu o naukę Jezusa Chrystusa. Dlatego też, jak wiemy, ci, którzy przyczynili się, którzy położyli podwaliny pod dzisiejszą zjednoczoną Europę, inspirowali się nie czym innym, tylko właśnie Ewangelią. Ludzie napełnieni Ewangelią, jak święta Katarzyna, jak ci, którzy w ziemskim piekle nie zaparli się Chrystusa, ludzie głoszący
i świadczący Ewangelię. Dzisiaj są nam potrzebni, dokładnie tak jak w czasach świętego Augustyna, świętej Katarzyny ze Sieny. Potrzebni są jak tamci nasi bracia, rodacy, którzy heroiczną wiernością dawali swoje świadectwo o Jezusie. 23 kwietnia, kilka dni temu w Gnieźnie, słuchałem kazania księdza kardynała Dominika Duki, arcybiskupa Pragi, który na zakończenie powiedział do nas wszystkich obecnych w katedrze gnieźnieńskiej: w chwiejącym się świecie, gdzie płynne społeczeństwo nie ma żadnego oparcia, nasza mowa musi być tak lub nie. Naszą nadzieją na przyszłość są tylko ludzie odważni i stanowczy w wierze. Patrzcie, siostry i bracia, jakie to jest znakomite spięcie, zebranie wszystkich tych intuicji, które próbowaliśmy dzisiaj sobie przypomnieć. Potrzebna jest Europie święta Katarzyna. Potrzebna jest pamięć o więźniach Dachau. My musimy przyglądać się uważnie znakom czasu, abyśmy od nich uczyli się udzielania Jezusowi odpowiedzi tak. Amen.